Bartek, witamy w koronie. Wracasz do domu, bo nigdy nie ukrywałeś, że korona zajmuje bardzo ważne miejsce w twoim sercu. Jak więc smakuje ten powrót? Znaczy, na pewno bardzo ważne. Tu się wychowałem, tu dostałem szansę, tak naprawdę, gry na najwyższym poziomie, stąd odszedłem i, i dostałem szansę grać na, na fajnym poziomie i w fajnych meczach. Ale, tak jak mówisz, nie ukrywałem nigdy, że, że to miejsce korona ma. Najważniejsze, że tak powiem w, w, u mnie i, i na pewno bardzo się cieszę z tego powrotu i mam nadzieję, że to będzie owocna współpraca dla obu stron. Było już kilka momentów, kiedy byłeś bliski powrotu do Kielc. W końcu się udało? Tak, cieszę się bardzo. Parę podejść było, zawsze jakieś tam e, rzeczy stawały na drodze i, i przeszkadzały w tym, żeby to wrócić, ale w końcu się udało i, i, i mam nadzieję, że, że ta chwila będzie trwała jak najdłużej. W barwach resowi w rundzie jesiennej zdobyłeś trzy bramki, odnotowałeś jedną asystę. Abstrahując od tych liczb, jaka to była dla Ciebie runda jesienna? Znaczy, na pewno solidna. Wróciłem po, po, po urazie i, i, no i to było ważne dla mnie, żeby w tej, w tej rundzie pokazać, na co mi stać, więc te liczby na środkowego defensywnego pomocnika były w miarę OK. Runda solidna, ale ja nigdy nie patrzę gdzieś tam na, 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 na swoje yy, osiągnięcia, tylko na to, co, co reprezentuje drużyna, i, i, i to jest tak naprawdę najważniejsze. Jakim zawodnikiem jest ten wracający do korony Bartek Kwiecień? Co dasz drużynie jako piłkarz? Czy znaczy, co dam, to, to zobaczymy na, na zielonym prostokącie. a... A co na pewno mogę obiecać, to że na pewno, jak tu niektórzy mnie znają, charakteru nie braknie i walki i ambicji o, o najwyższe cele i o to, żeby korona została w tej elicie. Mówimy o celach korony, a jakie są Twoje cele na ten przyszły rok? Już w sumie jesteśmy w takim klimacie noworocznym. Jakie sobie stawiasz cele na ten rok? Znaczy na pewno chciałbym być ważną częścią tego zespołu i, i grać regularnie, regularnie. To jest dla mnie najważniejsze. A, a jak będzie, no to, to wszystko się okaże i decyzje trenera, jakie podejmie, to też zobaczymy. Ja dam z siebie wszystko, żeby e, godnie reprezentować barwy klubu. Powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo.